Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Janusz Kowalski, wiceprezydent Opola. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiceprezydent Opola i bezpartyjny fachowiec, jak ustaliliśmy. No tak, nie jestem członkiem żadnej partii, aczkolwiek oczywiście sympatyzuję z Prawem i Sprawiedliwością. Jest pan kojarzony z PiS-em, ale nie jest pan członkiem. Nie jestem członkiem partii, natomiast rzeczywiście jestem członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości i doradzam w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, czyli w kwestiach gazowych i paliwowych partii PiS. Najbardziej gorący temat w Opolu to ostatnio to, czy będzie skwer imienia Lecha Kaczyńskiego przy skrzyżowaniu Ozimskiej i Rejmonta. Będzie? To jest oczywiście decyzja radnych miasta Opola, która zapadnie teraz na sesji czwartkowej. Ja mogę się wypowiadać w tej sprawie i powinienem się wypowiadać nie jako zastępca prezydenta, bo to jest decyzja radnych, ale przede wszystkim jako biograf świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo byłem współautorem książki Biografia polityczna Lech Kaczyński 1949-2005, tego rozdziału dotyczącego prezydentury Warszawy lat 2002-2005. I w tym sensie oczywiście no moja ocena jest jak najbardziej subiektywna, czyli uważam, że oczywiście Lech Kaczyński powinien mieć swój skwer czy ulicę w Opolu, ale jeżeli popatrzymy się od strony takiej obiektywnej, no to jest pytanie, jeżeli nie Lech Kaczyński, jeżeli nie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który miał kilkumilionowy mandat społeczny w 2005 roku, został wybrany przez większość Polaków na najwyższą funkcję państwową w Polsce, to pytanie, kto powinien mieć swoje ulice i skwery w Polsce. Tym bardziej, że Lech Kaczyński nie był tylko prezydentem Rzeczpospolitej, był także prezydentem Warszawy, ministrem sprawiedliwości, profesorem. Tutaj ze strony oponentów pada jakby jasna propozycja, że gdyby to był skwer imienia ofiar katastrofy smoleńskiej, to tego sprzeciwu społecznego by nie było. Ale ja jestem pełnym zwolennikiem tego, żeby w Opolu był skwer czy ulica ofiar katastrofy w Smoleńskiej, tylko że to są dwie różne sprawy. Katastrofa smoleńska dotyczy największej katastrofy od II wojny światowej, w której zginęła nie tylko para prezydencka, ale zginął kwiat polskiego wojska, lotnictwa, generałowie i wielu znakomitych osobowości polskiego życia publicznego. I bez wątpienia powinniśmy mieć takie miejsce, w którym co roku będziemy mogli czcić pamięć tych wspaniałych Polaków. Tam byli ludzie o różnych wrażliwościach politycznych i społecznych. Od lewicy do prawicy. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast tu rozmawiamy o Lechu Kaczyńskim. Rozmawiamy o osobowości, która współtworzyła Solidarność, która była jednym z liderów antykomunistycznej opozycji, która była wiceprzewodniczącą NSZZ Solidarność, w końcu prezesem Najwyższej Izby Kontroli, a więc tworzyła również zręby kontroli państwowej III Rzeczpospolitej. No i tak jak powiedziałem, i profesorem, i ministrem, i prezydentem Polski. Więc rozmawiamy o osobowości, która przez 20 lat była na najwyższych funkcjach III Rzeczpospolitej. I oczywiście można powiedzieć, że z dumą, ponieważ tam, gdzie rzeczywiście był Lech Kaczyński, tam były wielkie rzeczy. Panie prezydencie, to z czego bierze się ten opór społeczny, ta jakby społeczna niezgoda na to imię? To jest dla mnie troszeczkę dziwne. Ja uważam, nie zgadzam się z taką retoryką, że miasto, czy Opole, czy jakieś inne, czy Katowice, czy Białystok jest miastem pisowskim, platformianym, PSL-owskim. To jest rzeczywiście pewnego rodzaju taka gettyzacja i takie dzielenie mieszkańców danych miejscowości ze względu na swoje preferencje polityczne. Jest rzeczywiście tak, że dla kilkudziesięciu procent mieszkańców Opola postać Lecha Kaczyńskiego jest nadzwyczaj istotna, nadzwyczaj ważna. I to jest jakby pierwszy wymiar. Drugi wymiar oczywiście wymiar państwowy. To znaczy bez względu na poglądy polityczne, kwestia Lecha Kaczyńskiego, który był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, powinna być w ogóle bezdyskusyjna. Jeżeli w naszym mieście jest miejsce dla, zresztą tutaj siedzimy 30 metrów od skweru Wacława Havla, prezydenta Republiki Czeskiej, jest miejsce dla Hansa Peteringa, który został w końcu honorowym obywatelem miasta Opola. To i miejsce dla innych ludzi o wrażliwości, można powiedzieć, czy lewicowej, czy kompletnie nie mającej nic wspólnego z miastem Opolem, czy z Polską. To teraz jest pytanie, kto i dlaczego jest zainteresowany sporem o tak znakomitą postać, która w całym swoim życiu łączyła, a nie dzieliła.
A czy w tej sprawie prowadzono? Nie prowadzono chyba konsultacji społecznych, które są, że tak powiem, tak modne w wielu sprawach. Teraz ratusz pyta o Poland, co o tym myślą. W żadnej Zmiana sprawie, ruchu na tej czy innej w żadnej sprawie drodze. Dotyczącej ulic, skwerów i tak dalej nie prowadzono do tej pory w Opolu konsultacji społecznych, ponieważ zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, decyzja ta należy do radnych miasta Opola, którzy zostali wybrani przez mieszkańców Opola i moim zdaniem oni powinni podjąć tą decyzję. Jestem przekonany, że ta decyzja będzie pozytywna, bo nie wyobrażam sobie tego, aby mieszkańcy Poznania, Warszawy czy Sopotu, a w większości miast dzisiaj wojewódzkich są już skwery czy ulice Lecha Kaczyńskiego, wytykali mieszkańców Opola czy Opole tym, że nie potrafimy po prostu uczcić pamięci prezydenta Rzeczypospolitej. Czy w klubach koalicyjnych będzie wprowadzona dyscyplina podczas głosowania? Panie redaktorze, ja tak jak powiedziałem, nie chcę się wypowiadać tutaj jako zastępca prezydenta czy osoba, która jakby wpływa na decyzję radnych. To jest naprawdę decyzja radnych i oni tutaj mają pełną możliwość podejmowania decyzji. Ja chciałem pokazać na ten wymiar państwowy. Naprawdę o tak ważne rzeczy jak ocena człowieka, dzięki któremu między innymi jesteśmy dzisiaj w tym miejscu po 25 latach w wolnej Polsce, to nie powinien być przedmiot sporów politycznych. Naprawdę warto się spierać o rzeczy inne, ale nie o sprawy fundamentalne, bo to też świadczy o naszej tożsamości. Jeżeli my zaczynamy się spierać o człowieka, który zapisał się w sposób fenomenalny na kartach polskiej historii, to ogląd naszej tożsamości, ogląd naszej pewnej wrażliwości państwowej przez innych może być co najmniej mniej krytyczny. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe i nie ukrywam, troszeczkę bolesne. Pojawiły się też takie głosy, które wpisują się w tak zwany przemysł pogardy. Ja to zjawisko analizowałem, czytałem książki na ten temat pana Kmicika i naprawdę nie chciałbym, żeby Opole wpisywało się w przemysł pogardy dla ludzi, którzy zrobili fenomenalne rzeczy dla Rzeczpospolitej. Drugi najbardziej gorący temat w Opolu to jest już od wielu tygodni ECO. Wczoraj prezydent Wiśniewski powiedział, że zyski w tej spółce nie są najważniejsze. Co jest najważniejsze w spółce prawa handlowego? Panie redaktorze, miasto Opole jest właścicielem kilku spółek prawa handlowego. To jest oczywiście forma działalności prawnej majątku publicznego. Pamiętajmy, że właścicielem energetyki cieplnej Opolszczyzny większościowym są mieszkańcy Opola. Znaczy pan, ja i wszyscy, którzy w Opolu płacą podatki i w Opolu mieszkają. Innymi słowy, to, że to działa w formie spółki prawa handlowego, to jest jakiś tam wybór sprzed kilkunastu lat. Najlepszy z punktu widzenia realizacji oczywiście interesów. Ale spółka funkcjonuje po to, żeby zarabiać, żeby mieć zysk i dywidendę. Tak i nie. Znaczy, spółka przede wszystkim z punktu widzenia samorządu, który jest właścicielem, funkcjonuje, żeby zaspokajać potrzeby społeczne. To jest najważniejszy cel działania spółki kontrolowanej przez miasto. I teraz jest pytanie, czy miasto jest od tego, aby ustalać jak najwyższe ceny ciepła, jak najwyższe ceny wody, jak najwyższe ceny za przejazdy autobusami? No, oczywiście, że nie. Czyli ponieważ miasto chce, że tak powiem, przejąć kontrolę nad spółką, nie po to, żeby maksymalizować zyski, tylko kontrolować ceny ciepła, czyli być może nawet je obniżyć dla mieszkańców. Panie redaktorze, jak jest pan właścicielem spółki, to oczywiście chce pan mieć wpływ na to, w jaki sposób spółka się rozwija, w jaki sposób zarządza i na przykład w tym przypadku mieć wpływ na podstawową rzecz, czyli na cenę ciepła. Ja oczywiście krytykowałem i krytykuję pewne praktyki nadzoru właścicielskiego, które do tej pory funkcjonowały, polegające na tym, że miasto za bardzo nie interesowało się tym, co dzieje się w tej spółce. Prezydent Wiśniewski podjął jedną z najważniejszych decyzji, jak nie najważniejszą w tej kadencji. Wstrzymał prywatyzację energetyki cieplnej Opolszczyzny. Dzięki temu ten naturalny monopol zostanie w rękach miasta Opola. I na wczorajszej konferencji prasowej prezydent Wiśniewski pokazał przykład, co mogłoby się wydarzyć, gdyby E.ON, który jest mniejszościowym akcjonariuszem, kupił... To porównanie ze Szczecinem. Tak, ze Szczecinem, gdzie jest właścicielem, ma ponad 70% akcji tamtejszej elektrociepłowni i tam ceny są najwyższe dla mieszkańców Opola. I teraz odpowiedź na pana pytanie jest następująca. Właśnie po to miasto powinno kontrolować spółkę, w której jest większościowym akcjonariuszem, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której spółka skupiona jest tylko i wyłącznie na zarabianiu, ale przepraszam bardzo, te wszystkie inwestycje, które są dokonywane, akwizycje w Polsce są dokonywane z czego? Przepraszam bardzo, z naszego majątku, czyli z majątku mieszkańców Opola i z zysków. I z jednej strony oczywiście spółka kupuje bardzo korzystnie węgiel, jest po bardzo korzystnych, promocyjnych cenach, z drugiej strony jednak produkuje ciepło w wysokich kosztach. I to jest oczywiście rzecz, której warto
pytanie na koniec. Czy jest szansa na to, że jak miasto przejmie kontrolę nad spółką, to ceny ciepła spadną w Opolu? Chcemy mieć na to wpływ i dzisiaj rozmawiamy z pracownikami, uspokajamy ich, bo są oczywiście osoby, które są zainteresowane tym, żeby wprowadzać pewien niepokój. Ja się cieszę, że w tej sprawie panuje konsensus polityczny, bo wszyscy są zainteresowani, żeby ta sprawa nie była sprawą polityczną, żeby była wyjęta spod sporu politycznego. Wszystkim zależy na tym, aby te ceny ciepła były w Polsce i w Opolu możliwie jak najniższe. To jest nie tylko ważne dla mieszkańców Opola, przede wszystkim dla mieszkańców, ale również dla inwestorów, dla których cena ciepła może być jednym z warunków inwestowania w mieście Opolu, które chce być w końcu miastem również przemysłowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz Kowalski, wiceprezydent Opola, był gościem w drugiej kawie. Dziękuję uprzejmie.